Ja tu, proszę Państwa, w pobliżu, prawda, Fonety Warszawska na jego jak gdyby tyłach, chciałbym tylko parę słów powiedzieć na temat najnowszych, szokujących dla mnie wydarzeń. Bo zamierzałem już praktycznie zawiesić, a przynajmniej bardzo ograniczyć działalność YouTube'ową i internetową. No ale tyle się dzieje, że to jest dość trudne, prawda, dla mnie. Na początek tylko taki drobiazg odnośnie firmy Thomas Cook i Neckermann Polska. No proszę Państwa, ja już wczoraj czy przedwczoraj wspominałem, że z tym Neckermannem to może być różnie, bo jak firma matka upada i 700 milionów funtów od Chińczyków nie pomogło, no to może być różnie. I teraz się okazuje, że Neckermann Polska, który wczoraj czy przedwczoraj twierdził, że wszystko jest ok, nie będzie problemów, no już w tej chwili właśnie, no trudno powiedzieć, że zawiesza całkiem działalność, ale nie organizuje i nie nowych wylotów, które przecież były przewidziane, nie przyjmuje nowych zobowiązań, blokuje rezerwację. No więc po prostu no wygląda, że idzie to ku plajcie, a przynajmniej zawieszeniu lub ograniczeniu działalności. Przecież powiązania z firmą matką, która przecież będzie musiała się wywiązać przynajmniej częściowo z tych wszystkich swoich zobowiązań, no ją na pewno tak zdołują, że może się utrzyma, ale sądzę, że bez pomocy państwa będzie to dość trudne. A jestem bardzo zdziwiony, że Brytyjczycy nie poratowali swojej firmy, a Chińczycy jeszcze tam coś więcej nie dołożyli. No ale może warunki dla nich były za mało korzystne. Więc największa i najstarsza firma turystyczna upadła, co nie jest dobrym omenem w ogóle w wielu sprawach gospodarczych i tak dalej. Czyli wynika, że kryzys może być też w drzwiach. To tylko moje takie wstępne uwagi. Amen.